Rosja ogłosiła wyzwolenie Ługańskiej Republiki Ludowej. Kijów zaprzecza Szojgu, Rosja kontroluje cały obwód ługański. Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, przekazał Władimirowi Putinowi w niedzielę, że cały obwód ługański na Ukrainie pozostaje pod kontrolą Rosji, po zdobyciu przez wojska rosyjskie ostatniego dużego miasta, Lisiczańska, informuje agencja TASS. Kijów zaprzecza doniesieniom. Wbrew twierdzeniom władz Rosji jej wojska nie sprawują pełnej kontroli nad Lisiczańskiem, powiedział doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Isak cytowany przez BBC. Po skutecznej obronie przez Ukraińców Kijowa, wojska rosyjskie skupiły się na przejęciu kontroli nad obszarami obwodów donieckiego i ługańskiego, gdzie funkcjonują prorosyjskie republiki separatystyczne. Wyzwolenie Lisiczańska. Informacje o wyzwoleniu obwodu ługańskiego w niedzielę miał przekazać Putinowi Siergiej Szojgu, szef resortu obrony. Obwód miał przejść w ręce Rosji po upadku Lisiczańska. Po udanych operacjach wojskowych rosyjskie siły zbrojne wraz z jednostkami milicji Ługańskiej Republiki Ludowej uzyskały pełną kontrolę nad miastem Lisiczańsk, podało ministerstwo w komunikacie. Kijów zaprzecza. Bitwa o Donbas nie będzie skończona. Jurij Isak przyznał, że Rosjanie nie sprawują pełnej kontroli, walki w Lisiczańsku są bardzo intensywne od jakiegoś czasu, a rosyjskie wojska lądowe atakują miasto bez przerwy. Dla Ukraińców wartość ludzkiego życia jest najwyższym priorytetem, więc czasem możemy się wycofać z określonych obszarów, aby móc je odbić w przyszłości, dodał. Jednak nawet jeśli Rosja zajmie cały obwód ługański, nie będzie to oznaczało, że bitwa się skończyła. Na obszarze Donbasu są inne duże miasta, w szczególności w obwodzie donieckim, które pozostają pod kontrolą Ukraińców, zaznaczył doradca ministra. Te miasta były w ostatnich kilku dniach celami ciężkich ataków rakietowych i ostrzałów artyleryjskich, ale bitwa o Donbas jeszcze się nie skończyła, podkreślił Isak. Ukraina zgromadzi ostatecznie wystarczające zasoby ciężkiej artylerii i innych rodzajów broni, które pozwolą nam wyzwolić nasze ziemie, ocenił przedstawiciel resortu obrony. Ługańska Republika Ludowa oraz Doniecka Republika Ludowa to separatystyczne prorosyjskie republiki powstałe w czasie kryzysu w 2014 roku. Kontrolowany przez separatystów obszar nie pokrywał się z granicami administracyjnymi obwodów donieckiego i ługańskiego. Położone w obwodzie ługańskim miasta Siewierodonieck oraz Lisiczańsk to ostatnie miasta do tej pory niekontrolowane przez Rosjan,